Cześć, witajcie, ja jestem Stalajksi i rozpoczynamy kolejną serię, kolejne GTA na moim kanale, którą już wcześniej nagrywałam, ale teraz postanowiłam, że podejmę się drugiej próby nagrania tego GTA i nawet spróbuję GTA 3 przejść na 100%. Co prawda nie mogę do końca obiecać, że mi się to uda, ponieważ niektóre rzeczy są naprawdę trudne do zrobienia w tej grze, ale się postaram. I teraz tak. Jak sami widzicie, tym razem mam polską wersję GTA 3, udało mi się zainstalować w Polsce, więc GTA 3 tym razem będzie po polsku i to jest plus. Również kolejny plus to taki plus, że no, przechodzimy grę 100%, więc seria będzie dłuższa. I zamierzam tutaj faktycznie bardziej dokładnie zwracać uwagę no, na te rzeczy, tak? Będę po prostu robiła więcej rzeczy w GTA 3. Postaram się wstać tą grę 100%, ale nie obiecuję. I kolejna sprawa. To jest ważna informacja, bo ja wczoraj skończyłem GTA San Andreas i wy dzisiaj ten odcinek z GTA San Andreas dostaniecie, tylko jest jeden problem, mianowicie z jakiejś racji gry nie mam około ceny na 100%, mimo tego, że jestem w stanie poprzysięgnąć, jestem tego pewna, że zrobiłam wszystko, co było wymagane w GTA San Andreas na 100%, to mimo to nie mam tych 100%. Nie wiem, co jest spowodowane tym, że nie mam 100% w GTA San Andreas, ale mam i jest jeden save jest ten. Inny save, na którym gram po nagraniu i na tym save również przechodzę GTA San Andreas na 100%. I po prostu zrobię coś takiego, że jeśli na tym save uda mi się przejść GTA San Andreas na 100%, to wtedy nagram wam jeszcze ten jeden odcinek, gdy pokażę wam nagrody za przejście gry na 100%. Bo prawda jest taka, że wam wszystko w GTA San Andreas pokazałem to zrobienie na 100%, tylko z jakiejś racji tego 100% nie mam. Nie wiem, mam z jakichś glitch po prostu. Na moim drugim save będę starał się też przejść gry na 100% i jeśli mi się to uda, to wtedy nagram wam bonusowy odcinek z GTA San Andreas, ponieważ ja tych save'ów nie straciłam, po resecie laptopa dalej te save'y mam na scenie, więc ja tam będę sobie przychodzić do GTA San Andreas na 100% na ten moim drugim save'ie. I mam nadzieję, że mi się to uda zrobić. Jeśli mi się to uda zrobić, to wtedy nagram wam jeszcze ten bonusowy odcinek, gdy pokażę wam nagrody za przejście GTA San Andreas na 100%. No bo co bądź, mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, tylko no ja też tak będę sobie to w swoim czasie przychodzić do GTA San Andreas, więc no trochę może miną czasu, zanim ten bonusowy odcinek się pojawi, jeśli się pojawi, no ale mam nadzieję, że się pojawi i że faktycznie na tamtym drugim save'ie będę miała to GTA San Andreas ukończone na 100%. No bo co bądź, rozpoczynam teraz serię z GTA 3. Jak sami widzicie, gra jest po polsku, więc to jest akurat na plus, tylko nie, trochę głos też tak, będzie faktycznie dobrze zasycali dialogi. No i muzykę zostawmy na takiej konfiguracji. No i dobra, rozpoczynamy nową grę. Najlepsze jest w ogóle to, że mam nowy save. Mimo tego, że dawno nie grałem w GTA 3 i zausunąłem GTA 3, to i tak mam save. Ale co my to dobrze, bo to za to, że chyba w razie resetu laptopa ja nie stracę tych save'ów ewentualnie. Jest to na plus. A, i nagrywam GTA 3 Actiona, dlatego bo lepiej nagrywać z GTA 3 Actiona, choć myślę, że jeśli mi się skończy do Actiona, no to wtedy ewentualnie przesądzę się na ten mój drugi prokol do nagrywania, ale na razie będę nagrywać GTA 3 Actiona. No ale dobra, rozpoczynamy nową grę. No, tylko mam nadzieję, że nic nie zepsuję. Okej, okay, działa. GTA 3 gdzieś po. GTA San Andreas. Mamy Katalinę. GTA San Andreas. Jest low. No i nas postrzeliła. Postrzeliła i zdradziła. City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack.
Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Señor Dickhead, it's no problem to kill you. You're gonna be sorry. They call him to them. Wspaniają mnie tylko z niej snów. Aj, aj, get lost. To jest to tak od kawalinę. Trzeba dopiero to broniła. Ale też się nas zgubny bohater dał radę uwolnić. A my gramy Cloudem, dzikim psychopatą, który zrobił wszystko dla pieniędzy. No i wybuch. Ja tam to są znane wydarzenia z GTA. Każdy je znał. Wolność, brother. No moi drodzy, jesteśmy w Liberty City, najbardziej mroczne i ciemne miasto w Torgita. Tutaj mamy kurumę. Ten nas koruma zabiegać. Dobra, siadamy i jedziemy. Podamy oczywiście pierwszą. Mamy tam super misję, This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. Dobra, zaraz do niego zajrzymy, ale najpierw ja sobie wezmę moją pierwszą broń. Zapisać na gry. No i dobra, wracamy do samochodu. Ja to jest to. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Say hello to 8-Ball, lady. 8-Ball's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. No dosyć milutki on jest, no nie ma co. No dobra. Co?
się. Tak bardzo moją pracę. Kolejnego faceta, którego tak nawet nie powinien dawać tyle. Siadaj. Bo w sumie to puśćmy sobie Game of Fame. Game of Fame jest akurat spoko. A... Co może wykonamy jest za jedną misję? Moje dziwki nie śpają. Jaki to dziwki? Luigi said. Pod względem akurat Wolcy give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. To jest. Rekompensata. Podmiejski baseballowy, ale o zamki baseballowy. Jedziemy Bobcata. Bobcat to jest fajny auto. Tego się udało ładnie zabić. Nie no, powodzenie, nie? Chodzi o jazdę kamerę, kamery własnej. Ale teraz, Potem jest to, że jak na jeden, na dwa. Oh.
Okej, to powiem tak. Jest sporo cywilizacji, które mamy do zrobienia w GTA C. Myślę, że co pojedziemy po kamizelkę. Ten odcinek będziemy kończyć, bo to jest taki odcinek prologowy, więc będzie to odcinek krótszy, ale jest sporo rzeczy, które mamy do zrobienia w GTA C. No bo tak. Jeśli chodzi o statystyki, no to ile my mamy obecnie procent gry? Raczej tylko chyba 1%. No właśnie, 1% mamy. I mamy tak. Musimy rozwałki wykonać. Chwila. Co ja tu mogę? To mogę jakoś kontrolować te statystyki, tak? No chyba nie za bardzo. No bo co bądź. Musimy wykonać 20 rozwałek. Znowu tych rozwałek nie jest aż tak dużo, ale no, to nie jest rozwałki. Musimy znaleźć 100 pacek, musimy wykonać 20 wyjątkowych skoków. Samochodami musimy to zrobić, więc to może być ciężkie. Musimy również zrobić parę takich misji, minigierek i również musimy zrobić oczywiście misję strażaka, misję policjanta, tylko właśnie te misje strażaka i policjanta trochę są inne, mianowicie polegają na tym, że jeśli chodzi o misję policjanta, to musimy podać chyba w każdym mieście wykonać po 20 poziomów. Tyle, że te poziomy faktycznie są trochę krótsze niż w GTA Vice City i w GTA San Andreas, ale jednak w każdym mieście po 20 poziomów musimy wykonać. Ale przynajmniej spoko jest to, że za te poziomy będziemy dostawać gwiazdki policyjne. I będziemy sobie mogli w ten sposób likwidować pościg policyjny. Akurat to jest pomocne. Natomiast jeśli chodzi o misję strażaka, to z tego ogarnie musimy podać, że chyba gasić 20 pożarów w jednym mieście. Akurat to jest proste do zrobienia. I mnie to chyba to nawet zrobię w kolejnym odcinku, bo to będzie akurat taka krótsza aktywność. A jeśli chodzi o micie karetki, no to wiadomo, że to będzie micie karetki, która potrwa z godzinę. Dlatego powiem tak szczerze, wolę stawić sobie tą micie na jakiś inny dzień, gdy będę miała więcej czasu. Natomiast jeśli chodzi o te micie z taksówkaza, no to jest misja, która polega na tym, że mamy przewieźć 100 pasażerów, ale na szczęście można oddzielić w tym sensie, że mogę w jednym odcinku przewieźć 50 osób, a potem w drugim odcinku mogę przewieźć kolejne 50 osób. I naprawdę polecam wam od razu tę misję powykonywać na samym początku gry, gdy jest nas żaden gang nie atakuje i gdy nie mamy problemów ogólnie z poszczególnymi gangami. Ja też polecam jak najszybciej poszukać pasek. No ale dobra, ja w tym momencie będę kończyć odcinek. To rozumiem, że tak mi się będzie bez przerwy wyświetlać. A zabijemy sobie kogoś z baseballa. Niestety już nie ma mojej opaty, ale kogoś z baseballa zabijemy. Zabiję ciebie z baseballa. Chodź tu! O, zmęczyła się. Lubię to. Lubię to. Dobra. No to kończymy ten prologowy odcinek. To będzie na tyle. I teraz będziemy przechodzić na 100%. Mam nadzieję, że się uda. Choć no, to może być trudne, biorąc pod uwagę to, że ta gra naprawdę jest trudna do przejścia na 100%, no ale mam nadzieję, że sobie poradzę. No a po GTA-cy? GTA 4 myślę, będzie ponownie nagrywane. To będzie na tyle i widzimy się w kolejnych odcinkach z GTA 3. Bywajcie!